Tak, godzina 11:30 minęła. Nie będziemy przedłużać. Rozpoczynamy kolejne seminarium Katedry Akustyki. Witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj referat wygłosi pan dr Jan Felcyn. Temat jest widoczny na slajdzie tytułowym, więc żeby nie przedłużać, przekazuję głos panu doktorowi. Proszę bardzo. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa serdecznie na tym seminarium. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o części badań, które realizowałem w swoim grancie Preludium, który właściwie formalnie powinien się zakończyć już z końcem poprzedniego roku, ale przez pandemię i przekładanie eksperymentów z udziałem ludzi niestety trochę to się przedłużyło. No ale wyniki już są, także te pierwsze rzeczy, które się udało ustalić, chciałbym Państwu zaprezentować. Z takich technicznych kwestii to od razu przepraszam, jeżeli czasami głowa będzie nie patrzeć w kamerę, bo ja tutaj mam na drugim komputerze otwartą tę prezentację, żeby ją lepiej widzieć, więc może się tak zdarzyć. Postaram się być w miarę zwięzły. Generalnie rzecz ujmując, zacznijmy od tego, że hałas to nie jest jakiś wydumany problem i o tym hałasie mówi się dosyć sporo już, zwłaszcza w organach międzynarodowych. Więc choćby według raportu Europejskiej Agencji Środowiska, to jest raport nowy z zeszłego roku, 2020, agencja zauważa, że blisko 113 milionów mieszkańców Europy jest narażonych na hałas, którego średnioroczny, dzienno-wieczorno-nocny poziom dźwięku przekracza 55 decybeli. To jest taka granica, o której się mówi, że powyżej tej granicy pewne już efekty związane z oddziaływaniem hałasu na człowieka można zaobserwować. No i również 22 miliony osób cierpią z powodu długofalowej, wysokiej dokuczliwości hałasu. O tej dokuczliwości będę mówił za chwilę, więc tam trochę to jeszcze rozwinę. A 6,5 miliona obywateli jest narażonych na długofalowe i ciągłe wybudzanie się właśnie w wyniku hałasu. A więc to są te bezpośrednie przełożenia hałasu na życie naszych obywateli europejskich. No i raport WHO opublikowany w 2018 roku, w grupie eksperckiej pracowała również nasza pani profesor Price. Ten raport wykazuje, że hałas wzmacnia prawdopodobieństwo wystąpienia różnych schorzeń, również przy poziomach znajdujących się poniżej obecnych progów raportowania. Czyli nawet jeżeli ten hałas nie przekracza norm, które gdzieś tam są zapisane, to może mieć jakiś wpływ na nasze życie. No i Unia Europejska właściwie wprost mówi w swoich dokumentach, że smog i hałas to są dwa najpowszechniejsze rodzaje zanieczyszczenia, z którymi możemy się spotkać w życiu codziennym. No i poza czynnikami zdrowotnymi hałas może też mieć następstwa pozazdrowotne, a wśród nich najczęściej opisywanym jest tak zwana dokuczliwość, czyli po prostu taki objaw tego, że ten hałas nam jakoś dokucza, przeszkadza, nie pozwala się skupić i tak dalej. No i właściwie tę dokuczliwość już badano od wielu, wielu lat, począwszy choćby od badania Schulza z bodajże 76 roku. Natomiast ta skala nie była ustandaryzowana, czyli nie było wiadomo, czy oceniamy dokuczliwość od 0 do 7, czy od 0 do 10, czy od 0 do 100. I w roku 2001, po wielu latach badań, ustalono taką ustandaryzowaną skalę. IGBEN, czyli International Congress on Biological Effects of Noise, i używamy dwóch skal, 5-stopniowej, czyli semantycznej, wyrazowej, oraz 11-stopniowej, numerycznej, i tam po prostu pytamy naszych uczestników badania na skali od 0 do 10, gdzie 0 to wcale niedokuczliwe, a 10 skrajnie dokuczliwe, jak bardzo dane źródło hałasu pani panu przeszkadza. Ta treść tego pytania też jest ustandaryzowana. No i oceny powyżej 72% wartości tej skali, czyli 8, 9, 10, 11, uznaje się za wysoką dokuczliwość, która stanowi jeden z komponentów tzw. krzywych exposure-response. To są krzywe, które pokazują nam, jak wraz ze wzrostem poziomu hałasu, wyrażanego właśnie tym długookresowym wskaźnikiem średniorocznym dzienno-wieczorno-nocnym, zwiększa się procent ludzi, którzy
mówiąc po angielsku, są highly annoyed, czyli właśnie mówią, że ta dokuczliwość hałasu jest wysoka. No i na tej podstawie między innymi było badanie z 2001 roku Midemy i Outshorn i na tej podstawie też trochę później właśnie ustalono dyrektywę Unii Europejskiej z 2002 roku, Environmental Noise Directive, która wprost mówi o tym, że należy badać właśnie poziomy hałasu w środowisku i raportować je oraz prezentować mieszkańcom, czyli każda z osób, która chce się zainteresować, jakie są poziomy w środowisku, powinna mieć publiczny dostęp do tej informacji. No i oczywiście, jeżeli sobie pomyślimy o tym, że uśredniamy po roku, no to łatwo sobie wyobrazić, że w ten sposób tracimy informacje o jakichś chwilowych zmianach. No i tutaj zarówno odnosząc to do hałasu drogowego, jak i każdego innego, możemy sobie wyobrazić, że może być taka sytuacja, że na przykład przez cały dzień nic nie leci, a na przykład w pewnym momencie przelatuje nisko jakiś F-16 i się robi bardzo, bardzo głośno. Albo mamy hałas drogowy, który jest tam powiedzmy w miarę normalny, po czym gdzieś o godzinie 19:20 na ulicy pojawiają się motocykliści, którzy postanawiają się ścigać, co też się czasami zdarza. No i wówczas ten hałas chwilowo może być znacznie większy, ale jeżeli my go uśredniamy w jakimś długim okresie, to oczywiście okazuje się, że jakby wpływ w tym uśrednionym takiego pojedynczego, krótkiego wydarzenia akustycznego jest nikły. No i tę zmienność chwilowych wartości poziomu w czasie możemy oczywiście opisywać za pomocą parametrów związanych czy to z obwodnią tego dźwięku, czy z modulacją, albo też z dynamiką zmian, czyli jaki jest minimalny, maksymalny poziom dźwięku, który tam występuje. W związku z czym możemy sobie powiedzieć, że istnieją pewne dodatkowe wskaźniki, które wymyślono w kontekście właśnie tego, w jaki sposób tutaj się będzie opisywać tę strukturę czasową. I ta struktura czasowa, to mamy tutaj w takim razie albo taki parametr, który się nazywa Distortion of Informational Content i to jest parametr, którego używała profesor Price, dr Kaczmarek w swoim badaniu z 2010 roku. Albo Wunderli i inni, to jest ta grupa szwajcarsko-austriacka, która się zajmuje hałasem, wprowadzili oni z kolei parametr IR, czyli Intermittency Ratio. I oba z tych parametrów to są tak naprawdę parametry, które opisują nam w pewien sposób, jaki procent czasu pewien hałas, który badamy, przekracza jakiś poziom tła. W różnym tam aspekcie to się trochę inaczej mierzy. Ale generalnie z obu tych badań wnioski są podobne, to znaczy wykazano, że ludzie nieco niższe oceny dokuczliwości dawali hałasowi przerywanemu niż ciągłemu, czyli wydaje się, że wolą, żeby było powiedzmy głośno i potem spokojnie, niż cały czas w jakiś tam sposób głośno. I problem sprowadzić można do takiego kolokwialnego pytania, czy wolisz jeden głośny tramwaj, czy kilka cichszych w tym samym czasie. No bo jeżeli mamy jakiś okres, po którym uśredniamy, to jeżeli wystąpi tam jedno z wydarzenia akustyczne, to ono samo w sobie musi mieć wyższy poziom niż na przykład 5 wydarzeń, no bo po uśrednieniu one mogą dać tę samą wartość. To w ten sposób będzie działało. No i to było przeze mnie niedawno opisane w artykule, który się ukazał około miesiąc temu. To jest artykuł z kolei powstały jeszcze na kanwie tego, co robiłem w doktoracie. Tam właśnie używałem obu tych parametrów i tam badałem hałas drogowy. Tam było jednym z takich parametrów opisujących tę strukturę czasową była proporcja sygnału drogowego do całej długości sygnału, czyli na przykład jeżeli było to 50%, to znaczy, że przez 50% trwania bodźca występował tam hałas drogowy, a w pozostałych 50% był po prostu tylko jakiś szum tła. No i potem 75% i 100%. I tutaj akurat w tym badaniu nie znalazłem żadnych istotnych statystycznie różnic, chociaż gdyby się przyjrzeć tylko samym różnicom pomiędzy średnimi, no to teoretycznie wychodziły te wyniki dosyć podobne, czyli że ludzie jednak woleli, gdzie hałas, gdzie jest jakieś przerywane są te poszczególne części hałasu po prostu tłem niż ciągły jednostajny
hałas. Natomiast u zarania tego badania, jeśli chodzi o właśnie to, o czym dzisiaj będę mówił, to było takie pytanie, czy te wydarzenia akustyczne można powiązać jakoś z dokuczliwością i z poziomem dźwięku. Czyli pisząc ten Grand Preludium, razem z profesor Price mieliśmy taki pomysł, że może dałoby się zrobić coś takiego, co można by nazwać krzywymi jednakowej dokuczliwości, czyli zrobiąc tutaj analog do krzywych izofonicznych, w zależności od liczby wydarzeń akustycznych i poziomu, sprawdzić, jak przebiega na przykład krzywa dokuczliwości równej 4, 5 i tak dalej. No i ważne jest jeszcze jedno rozróżnienie, to znaczy badając dokuczliwość, możemy mierzyć tę dokuczliwość zarówno in situ, czyli w miejscu, gdzie dana osoba mieszka, gdzie ten hałas na nią codziennie oddziałuje, jak i w warunkach laboratoryjnych. No jeżeli mierzymy dokuczliwość w terenie, to najczęściej pytamy o dokuczliwość z ostatniego roku. W tych wytycznych dotyczących właśnie pytania o dokuczliwość jest wprost powiedziane thinking about last 12 months. No więc myśląc o ostatnich 12 miesiącach, a więc pytamy generalnie o ostatni rok. Natomiast w warunkach laboratoryjnych pytamy najczęściej o dokuczliwość krótkookresową, czyli pytamy myśląc o zaprezentowanym nagraniu albo o hałasie, który przed chwilą usłyszałeś. A więc badanie z jednej strony w miejscu zamieszkania ma oczywiście wiele zalet, no bo jest to rzeczywiste środowisko życia danej osoby, natomiast trudno nam jest tam skontrolować wszystkie parametry, bo nie wiemy na przykład, czy to nie jest tak, że w tym miejscu też są jakieś hałasy sąsiedzkie i to one jakoś wpływają na ogólną ocenę dokuczliwości hałasu. Tutaj występuje też problem chociażby z ewentualnym pomiarem hałasu w samym domu, gdybyśmy chcieli to zrobić, no bo mamy domowników, którzy jakoś tam żyją, więc te wszystkie ich codzienne dźwięki będą miały na to wpływ. Jest wiele innych aspektów, które po prostu są poza naszą kontrolą. Natomiast to jest jakby to rzeczywiste środowisko, w którym dana osoba żyje. No a z drugiej strony możemy zrobić badania w warunkach laboratoryjnych, ale jeżeli tak postąpimy, no to wówczas oczywiście badamy tę dokuczliwość krótkookresową, no bo to jest jednak środowisko najczęściej, czy to kabiny bezechowej, czy jakiejś kabiny odsłuchowej, a więc to nie jest to naturalne środowisko i to też powoduje, że fakt, iż ta osoba musi wyjść ze swojego domu, przyjść do innego miejsca, w ten sposób jakoś to wyraźniej się oddziela od całej reszty swojego życia, więc to jest jakby osobna kwestia związana z tym badaniem hałasu. No i jeśli chodzi o ten eksperyment, który tutaj wykonywałem, to badałem hałas drogowy, tramwajowy i lotniczy. Hałas był nagrywany w obrębie Poznania, czyli wszystkie z tych źródeł hałasu to są rzeczywiste źródła nagrane w obrębie naszego miasta. Przy czym dla hałasu drogowego nagrywałem poszczególne paczki, a dla tramwajów i samolotów pojedyncze przejazdy i przeloty. Tu chodzi o to, że jeżeli mamy nagrywanie hałasu drogowego, no to wiemy, że tych samochodów jest dużo, one jadą jeden za drugim i właściwie trudno jest nagrać pojedynczy przejazd. Oczywiście można to zrobić na jakimś torze samochodowym czy na jakiejś bardzo cichej bocznej uliczce. No ale jeżeli nagrywamy taki zwykły, codzienny, nazwijmy to, ruch miejski, to najczęściej jest tak, że tych samochodów przejedzie kilkanaście czy kilkadziesiąt i dopiero potem przestaną jechać, a będzie to wynikiem po prostu tego, że gdzieś na najbliższych światłach po prostu jest sygnał czerwony. No więc te poszczególne paczki były właśnie w ten sposób nagrywane, czyli taka cała grupa samochodów się nagrywała, w związku z czym taka paczka mogła trwać kilkanaście sekund, a mogła trwać i kilkadziesiąt. Natomiast tramwaje i samoloty to były nagrywane po prostu pojedyncze przejazdy i przeloty. I każdy z hałasów prezentowano w 5-minutowych próbkach na tle szumu miasta, czyli po nagraniu tych wszystkich źródeł miałem też nagrane tło miasta, czyli taki charakterystyczny szum, powiedzmy, związany z tym, jak słychać właśnie to, co się dzieje gdzieś daleko w mieście. No i na tle tego szumu te poszczególne przejazdy były umieszczane gdzieś tam na osi czasowej i nagrania były prezentowane na poziomie 50, 55, 60, 65 i 70 dB, przy czym chodzi tutaj o ten równoważny 5-minutowy poziom dźwięku.
czyli po uśrednieniu po 5 minutach, niezależnie od tego, ile wydarzeń akustycznych było w tym nagraniu, ten poziom miał wynosić właśnie którąś z tych wartości. No i manipulowałem też, jak wspomniałem wcześniej, liczbą przejazdów i wydarzeń, a więc tutaj dla samochodów, ze względu na to, że te paczki zawierały określoną liczbę przejazdów, no to trudno było uzyskać jednostajny rozkład, powiedzmy co 10, więc ostatecznie wyszło tutaj 110, 120, 130, 140 i 168 przejazdów w ciągu tych 5 minut. A jeśli chodzi o tramwaje, to tutaj był jeden przejazd, 2, 3, 4, 6 bądź 8 i dla samochodów, dla samolotów 1, 2 i 3. Teraz będę na 8 slajdzie. Taka informacja dla wszystkich, bo nie wiem, czy to się u wszystkich przewija. Tam u góry są takie strzałeczki i można sobie poprzewijać slajdy. Teraz powinniśmy być na 8 z 25. Ja bym właśnie prosił Państwa, żeby tych strzałeczek u góry nie ruszać i żeby tylko Pan Jan Felcyn przewijał prezentację, dobrze? Czyli Janek, możesz na 8 slajd proszę wrócić. No, jestem. Dobra. To jest 18. No ja też widzę 18. Dokładnie. To się coś... Ja przez pewien czas widziałem ostatni. Janek, a masz tam taki guzik, przejmij kontrolę? No. No to weź go wciśnij proszę, o, dobra. No widzisz. Jezus. Czyli... Okej. Okay. No mówisz to coś innego i się pojawia coś innego. Także musiało się zmultiplikować po prostu. Się dodały przesuwania slajdów od różnych osób. Tak, także proszę Państwa, żeby nie przesuwać, dobrze? Tylko prowadzący proszę niech to robi. Dziękuję bardzo. Dobrze, mam nadzieję, że teraz już będzie ok. W razie czego będę wracał do poszczególnych slajdów, jeżeli będzie taka potrzeba już po skończeniu tej prezentacji. Także jeśli chodzi o miejsce nagrań, tutaj widać miejsce nagrania z hałasu drogowego. To była ulica Szwajcarska, niedaleko szpitala, a więc jest to droga dwujezdniowa, dwa pasy ruchu w każdą stronę. No i tak mniej więcej tutaj, gdzie jest ten punkt zaznaczony, tam było to wszystko nagrywane. Dodam też, że hałas był nagrywany za pomocą mikrofonu ambisonicznego, co oznacza, że nagrywany był w standardzie, który się nazywa B. A więc to jest taki standard, który pozwala na uzyskanie kompletnej informacji o przestrzenności źródeł, które nagrywamy z danego punktu, co pozwala potem odtworzyć, mając odpowiedni układ głośników, taką przestrzeń dźwiękową wokół nas, czyli nie tylko słuchawki, ale też to, co się dzieje nad nami, gdzieś tam pod nami, za nami i tak dalej. Nie będę się wdawał w szczegóły techniczne, ale właśnie ta technika była tutaj wykorzystywana. Jeśli chodzi o kolejny hałas, a więc hałas tramwajowy, to on był nagrywany na tyłach centrum M1. To jest taki prosty odcinek torowiska, który prowadzi w stronę pętli tramwajowej na Franowie. To miejsce było wybrane po to, żeby możliwie odseparować się od innych źródeł dźwięku. W Poznaniu jest ten problem, że często torowisko jest prowadzone obok jakichś ulic albo wprost na tych ulicach. Tam była najlepsza możliwość, żeby się trochę od tego odseparować, chociaż jak widać tutaj w prawym dolnym rogu, tam też jest torowisko górki rozrządowej na Franowie, czyli hałas kolejowy. On czasami się pojawiał i przeszkadzał, ale jak się tam dostatecznie długo stało, to się dało nagrać pojedyncze przejazdy tramwajów w całkiem fajny, niezakłócony sposób. No i hałas lotniczy, on był nagrywany na przedłużeniu pasa startowego ławicy. Tutaj ukłony dla Michała Gałuszki i ekipy z Acoustixa, którzy zaopiekowali się tym mikrofonem na pewien czas. On tam po prostu u nich stał i nagrywał to, co przelatywało wprost właśnie nad tym miejscem. A więc w ten sposób były nagrane te trzy źródła hałasu. No i prezentowane było to wszystko właśnie w kabinie bezechowej za pomocą takiego systemu ustawionego jeszcze przez profesora Kocińskiego w jego grancie. Tu jest 26 głośników, 25 głośników, nazwijmy to zwykłych, plus 26 to jest subbas, a więc głośnik niskotonowy. No i za pomocą odpowiednich operacji matematycznych, których się dokonuje na tym
sygnale uzyskanym z tego mikrofonu ambisonicznego można obliczyć odpowiednie sygnały z tych poszczególnych głośników i w ten sposób odtworzyć niejako właśnie ten cały krajobraz dźwiękowy wokół osoby, która siedzi sobie gdzieś w środku tego układu. No i jeśli chodzi o metodę prezentacji, to do tego był używany program Reaper. Tutaj widać fragmencik. Generalnie w Reaperze jest taka możliwość, aby skorzystać z wtyczek, które napisali bodajże naukowcy z Uniwersytetu w Wiedniu, które służą właśnie do reprodukcji dźwięku ambisonicznego. One po prostu działają, jeżeli ktoś trochę się zna na programach typu DAW, one działają jak takie wtyczki typu VST, po prostu taką wtyczkę się wkłada na daną szynę i ona pozwala odpowiednio to wszystko przetworzyć. I Reaper ma też tę niezaprzeczalną zaletę, że jest programem, w którym można skonfigurować właściwie dowolnie właśnie dane kanały, co było nie bez znaczenia, no bo ja tutaj potrzebowałem 26 kanałów na wyjściu i w Reaperze nie ma problemu, żeby sobie zrobić kanał master, który ma 26 kanałów wyjściowych. W większości programów typu DAW można tylko wybierać z predefiniowanych ustawień do miksowania np. stereo 5, 1, 7, 1 i tak dalej, a w Reaperze można to zrobić dowolnie i to była bardzo cenna rzecz w przypadku tego eksperymentu. No i tutaj jeszcze taki, bym powiedział, poglądowy bardziej obrazek, to są przebiegi czasowe tych poszczególnych źródeł, jeśli chodzi o to, co się działo w programie Reaper. To oczywiście potem jeszcze przechodziło przez parę różnych sprzętów, które to albo wzmacniały, albo trochę ściszały w zależności od tego, jaki poziom miał panować w komorze bezechowej w miejscu pomiaru. Na samej górze widać taki w miarę jednostajny szum tła, czyli to jest właśnie jakiś hałas tła, który był tłem dla tego, co było prezentowane w danym bodźcu. To drugie z góry to jest właśnie hałas drogowy. Widać, że są tutaj takie momenty, gdzie jest głośniej, gdzie jest ciszej. Niżej mamy akurat przykład 8 przejazdów tramwajów. Jak widać, one są rozmieszczone wzdłuż tej osi czasowej. Te momenty, w których pojawiają się dane przejazdy czy przeloty, były zawsze losowane, a więc tutaj było to randomowo niejako. I to, co mamy w ostatnim punkcie, to są samoloty. W tym przypadku 3 przeloty. Też widać wyraźnie tutaj ten moment, kiedy samolot się zbliża, przelatuje nad nami, potem się oddala. No i jeśli chodzi o samo badanie, udział w nim wzięło 70 uczestników. Po każdym z takich bodźców wypełniali krótką ankietę na temat dokuczliwości danego hałasu, ewentualnie jakichś uwag, które mieli do tego, co słyszeli. No i ta część badania, bo była jeszcze druga, trwała łącznie 6 godzin, oczywiście nie w jednej sesji, tylko w paru, ponieważ mieliśmy łącznie 72 bodźce, a każdy z nich trwał 5 minut, to łącznie to wychodzi 6 godzin. No i jeśli chodzi o wyniki, to ja tutaj na początku chciałbym zrobić małą dygresję, jeśli chodzi o statystykę, ponieważ pewnie ci, którzy trochę z dokuczliwością mieli do czynienia, wiedzą, że te odpowiedzi po pierwsze mają duży rozstrzał, czyli dużą wariancję, a po drugie one najczęściej są dosyć mocno skośne. Właściwie o normalności rozkładu tutaj trudno mówić. Dlatego też ja postanowiłem użyć tutaj analizy Bayesowskiej, czyli analizy opartej na prawdopodobieństwach, a nie tak zwanej klasycznej metody frekwentystycznej. Generalnie rzecz ujmując, wiadomo, że w tej analizie klasycznej zakładamy prawdziwość hipotezy zerowej, porównujemy z nią nasze wyniki i jeżeli one bardzo się od tej hipotezy różnią z zadanym progiem istotności, to wówczas uznajemy, że jednak te hipotezę zerową należałoby sfalsyfikować. No a w bayesowskim podejściu mamy rozkłady tak zwane a priori, czyli zakładamy, jaki rozkład mniej więcej powinny mieć te nasze dane, po czym za pomocą naszych danych mamy rozkład a posteriori i zmieniamy sobie te nasze nastawienia. Ale ponieważ w analizie bayesowskiej trudno mówić o takim klasycznym P, to mówi się czasami o czymś, co się nazywa bias factor. Bias factor, który mówi niejako, ile razy bardziej prawdopodobna jest hipoteza alternatywna czy zerowa, w zależności od kierunku, nad tą drugą. No i
taki pan Harold Jeffreys ukuł kiedyś takie progi dla tych, którzy nie za bardzo znają się na matematyce i samym, nazwijmy to, bebechach metody Bayesowskiej, ale chcieliby wiedzieć, czy to już tu zostali jest istotne, czy nie, no to on ukuł takie progi, że niejako siła dowodu w przypadku wartości od 1 do 3 jest anegdotyczna, 3 do 10 umiarkowana, 10 do 30 silna, 30 do 100 bardzo silna i powyżej 100 ekstremalna. I te wszystkie analizy bayesowskie można wykonać w programie JASC, który jest darmowym programem rozwijanym przez Uniwersytet w Amsterdamie do prowadzenia właśnie różnych analiz statystycznych. I właśnie z tego programu ja korzystałem przy swoich wynikach. No i jeśli chodzi o wyniki, to dla hałasu drogowego widzimy sobie z tej tabelki, że poziom dźwięku, czyli CARS level, był czynnikiem bardzo istotnym, można powiedzieć, bo wartość tego współczynnika Bayesa to jest 5,53 razy 10 do 168. I tutaj mamy też możliwość policzenia modeli, w których dodamy dodatkowo ten drugi czynnik, czyli liczbę przejazdów, bądź też jeszcze efekt interakcyjny. Natomiast to, co na dole tej tabeli pierwszej widzimy, to jest, że dla liczby przejazdów wartość tego BF wynosi 0,013, czyli okazuje się być nieistotna, wręcz w drugą stronę, czyli że pewniejsze jest to, że to nie ma wpływu, niż że wpływ ma. Natomiast ogólna wartość R kwadrat wynosi tutaj około 0,67. Natomiast od razu mówię, że wszystkie z tych analiz to są bayesowskie analizy repeated measures ANOVA, czyli ANOVA z powtarzanymi pomiarami, no bo każda z osób oceniała każdy z tych bodźców. No i jeśli spojrzymy sobie na te wyniki, w zależności od, na osi Y jest dokuczliwość. Dokuczliwość była oceniana na skali od 0 do 10, a na dole mamy poziom, jeśli chodzi właśnie o hałas drogowy, od 50 do 70 dB. No i za pomocą różnego rodzaju punktów są oznaczone właśnie te różne liczby przejazdów. No i widać wyraźnie, że po pierwsze ta relacja ma charakter prawie że prostoliniowy, może delikatnie krzywoliniowy. I tutaj już nie wklejałem takiej dużej tabelki z analizami post hoc, natomiast te analizy wykazały, że są różnice pomiędzy wszystkimi poziomami, czyli i 50, i 55 dB się różni i tak dalej. Natomiast dla liczby wydarzeń tych różnic generalnie nie ma. Jedyna różnica jest między 130 a 168. To jest wtedy bias factor wynosi 35 i ewentualnie między 110 a 130. Tutaj ten bias factor wynosi 4, ale to, jak widać, generalnie z tego wykresu są małe różnice. Czyli w tym przypadku wychodzi na to, że ta liczba wydarzeń nie ma wpływu, czyli niezależnie od tego, czy w 5-minutowym nagraniu przejechało 110 samochodów i 168, to jeżeli w obu tych przypadkach był ten sam poziom, to różnic w ocenie dokuczliwości nie ma pomiędzy tymi dwoma przypadkami. No i analogicznie możemy sobie przeanalizować to, co się działo dla następnego rodzaju hałasu, czyli dla hałasu tramwajowego. I tutaj widzimy, że te dwie ostatnie pozycje, czyli trans level i trans number, są już istotne, patrząc na wartości tego bias factor, czyli mamy tutaj dla poziomu 3,30 razy 10 do 134, a dla liczby wydarzeń, czyli dla liczby przejazdów, to jest 7,87 razy 10 do 12. I R kwadrat wynosi około 0,59. I teraz jak spojrzymy sobie na to, co widać na wykresie, to widzimy dosyć wyraźnie, że na dole ta linia oznaczona jedynką, no trochę od tej reszty odstaje. I to jest ten podstawowy powód, dla którego tutaj już ten czynnik liczby przejazdów miał znaczenie.
I znowu dla wszystkich poziomów są różnice, natomiast dla liczby wydarzeń różnice są między jeden a całą resztą. Czyli istotna statystycznie różnica w ocenie dokuczliwości jest pomiędzy sytuacją, w której w ciągu tych 5 minut przejechał jeden głośny tramwaj, albo 2, 3 i tak dalej aż do 8, ale cichszy. I występuje też jeszcze różnica między 2 i 6 oraz 2 i 8. A reszta z tych relacji już nie jest istotna, czyli można by powiedzieć, że w przypadku tramwajów to liczba przejazdów jest istotna statystycznie. Jeżeli przejedzie tylko jeden tramwaj, to my będziemy go oceniać jako mniej dokuczliwy niż tych tramwajów więcej, ale to ile więcej już potem nie ma znaczenia. Czyli jeżeli przejedzie jeden, no to będziemy mniej narzekać na ten hałas, ale jeżeli przejedzie 2, 4, czy 8, to już nie ma różnicy, bo będzie to już po prostu jakaś tam mniej więcej stała wartość tej dokuczliwości. No i jeżeli przejdziemy sobie jeszcze do hałasu lotniczego, to tutaj też widzimy wysoką wartość dla poziomu, która wynosi 1,39 razy 10 do 63. I jeśli chodzi o liczbę wydarzeń, liczbę przelotów, wartość tego współczynnika Bayesa to jest no prawie 5,950. A jeśli chodzi o wartość R kwadrat, w tym przypadku to jest około 0,62. No i teraz, jeżeli spojrzymy sobie w tym kontekście na to, co widać na wykresie, to też widzimy sytuację trochę podobną do tego, co miało miejsce w przypadku tramwajów, czyli ten jeden przelot znów odstaje trochę w dół od przelotów 2 i 3. Przy czym, jak widać, te przeloty 2 i 3 są praktycznie idealnie takie same. Więc w tym przypadku znowu mamy tylko różnicę między jednym przelotem a dwoma i trzema osobno, ale nie ma już różnicy między 2 i 3, czyli znów, jeżeli przelatuje samolot w ciągu tych 5 minut, to jak przeleci jeden, no to będzie on trochę mniej dokuczliwy niż gdyby przeleciały 2 bądź 3, ale te 2 i 3 już się między sobą ze względu na liczbę wydarzeń istotnie statystycznie nie różnią. Czyli z tego można by wysnuć sobie takie wnioski, że poziom dźwięku jest istotnym statystycznie czynnikiem dla każdego rodzaju hałasu, co było zresztą widać wyraźnie wraz ze wzrostem wartości na osi X, wrosła też ta średnia dokuczliwość na osi Y. Natomiast liczba wydarzeń nie jest istotnym statystycznie czynnikiem dla hałasu drogowego, ale zarówno dla hałasu tramwajowego, jak i lotniczego ta liczba wydarzeń jest istotna jedynie między 1 a więcej, czyli przy czym 1 jest oceniany niżej i to znów pozostaje w zgodzie z tym, co było wykazane już właśnie przez doktora Kaczmarka i profesor Price, czy też przez Brinka i jego szwajcarską ekipę. I co też takie ciekawe, nie zaobserwowano tutaj ani bonusu szynowego, ani malusu lotniczego, czyli tego, że dla danego rodzaju hałasu przy tym samym poziomie on będzie istotnie bardziej dokuczliwy albo mniej dokuczliwy. Generalnie, jakbyśmy sobie prześledzili te obrazki, to właściwie te średnie wartości są prawie że dokładnie takie same dla wszystkich rodzajów źródeł. No i jeśli chodzi o te relacje, one mają generalnie charakter prostoliniowy bądź delikatnie krzywoliniowy, przy czym zaznaczam, że tutaj na osi X, Y była po prostu średnia dokuczliwość, a nie ten procent highly annoyed, bo to jest jednak trochę coś innego. I chciałem też jeszcze zauważyć, że na podstawie tych wyników też próbowałem policzyć regresję po prostu. I wyniki regresji też były takie, że właściwie tożsame z tymi, czyli wychodziło na to, że zawsze ten poziom jest istotny, natomiast ta liczba wydarzeń jest istotna tylko dla tramwajów i dla hałasu lotniczego. No i jeśli chodzi o tę część, to będzie właściwie wszystko. Także ja dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do dyskusji. Ja cały czas nad tymi wynikami jeszcze siedzę. Tam była też część poświęcona interakcjom, powiedzmy, czyli takie sytuacje, w których był i hałas drogowy, i tramwajowy, a czasami jeszcze i lotniczy. Czyli to były takie miksy poszczególnych rodzajów źródeł. I te wyniki, które tam są,
Też z pierwszych analiz są dosyć ciekawe, natomiast no, chciałbym to zrobić porządnie, więc jeszcze się nimi tutaj nie dzielę. Natomiast, tak jak mówię, mam nadzieję, że parę publikacji z tego się ukaże. To dziękuję i zapraszam do dyskusji.